Gdybym nie był piłkarzem, zostałbym prawdopodobnie rybakiem. Nikt nie pokona mnie w szachy. Byłem z siebie dumny, gdy zdobyłem Mistrzostwo Polski. Mój rytuał przed meczem: dobry obiad i muzyka. Po meczu lubię zjeść coś dobrego. Stres motywuje, czy wręcz przeciwnie? Motywuje. Słowa od trenera, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Gadomski na bramkę. Swoją drugą połowę poznałem na Instagramie. Największą tremę miałem, gdy debiutowałem w Ekstraklasie. Popisowe danie, które bym przyrządził: schabowy, ziemniaczki, mizeria. Kiedy nikt nie patrzy, to rozmyślam. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. Było ich wielu. Pierwszą piłkę dostałem od rodziców. Pierwsze korki to korkotrampki, kornery chyba. Pierwszy raz na stadion trafiłem z ojcem, a na trening zaprowadził mnie tata. Którą zasadę z czasów gry na podwórku przeniosłbym do dzisiejszego futbolu? Chyba żadną. Mój pierwszy samochód to BMW. Pieniądze z pierwszego kontraktu wydałem na głupoty. Pierwszy okrzan od trenera był za spóźnienie się na trening. Mój najlepszy mecz jeszcze przede mną. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Było ich naprawdę wielu, szczególnie w grze w Ekstraklasie. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem, nie mam pojęcia, też ich było wielu. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. O, nie było takiej. Najdziwniejsza sytuacja na boisku. Najdziwniejsza, może nie, może smutniejsza, bardziej jak kibice wbiegają na boisko i przeszkadzają w trakcie meczu, to było też sporo takich sytuacji. Najbardziej na świecie nie lubię kłamstwa. Najlepszy film, jaki widziałem, to Władca Pierścieni oczywiście. Książka, którą polecam, to książki fantasy. Piosenka, której słucham przed meczem, to stary, dobry polski hip-hop. Za granicą kibicuję nikomu. Moja rada dla młodych piłkarzy: dużo pracować. Piłka nożna kobiet, pierwsze skojarzenie. Pomidor. Dowcip w szatni, który zbawi mnie do łez. Też było sporo tego, szczególnie po zwycięskich meczach. Jego powieści mógłbym słuchać godzinami. Tomasz Miedzierski. FIFA czy PES? PES, ale stara wersja, z 2005 roku. Ronaldo czy Messi? Messi. Real czy Barcelona? Barcelona. Mecz piłki kobiecej czy spotkanie Ligi Egzotycznej? Liga Egzotyczna. Kilka przegranych po 1-0 czy 1-0-10? 1-0-10. Piwko z kierownikiem czy rakija z dyrektorem sportowym? Piwo z kierownikiem. Marzenia się spełniają czy marzenia się spełnia? Marzenia się spełnia. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Jeszcze nigdzie nie byłem w Lublinie, ale słyszałem, że rynek jest fajny. A na Lubelszczyźnie polecam zobaczyć Stadion Górnika Łęczna przede wszystkim. Poza Górnikiem Łęczna kojarzy mi się z ciężko powiedzieć, jeszcze nie miałem czasu zwiedzić. Lubelski cebularz. Jadłem i lubię, czy to jednak nie dla mnie? Nie jadłem. Ulubiona klubowa przyśpiewka. Jeszcze nie znam wszystkich, także też przede mną.